Po wakacyjnej przerwie radni spotkali się na 54. w tej kadencji sesji Rady Miejskiej. W porządku obrad, które odbyły się 27 sierpnia, znalazło się aż 26 punktów. Na początek uroczyście pożegnano odchodzących na emeryturę dyrektorów miejskich szkół. Annę Węgrzynowską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Mirosława Zielińskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 4. Podjęto też uchwałę o nadaniu tytułu Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Wiesławowi Kmiecikowi, trenerowi kadry narodowej Łyżwiarzy Szybkich oraz pułkownikowi Józefowi Suchodolskiemu, przewodniczącemu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Po raz kolejny dokonano również zmian w budżecie miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022, co związane jest m.in. z prowadzonymi obecnie inwestycjami. Radni przegłosowali także regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w miejskich szkołach i przedszkolach. Ciągle mieliśmy problem w naszym mieście, jeżeli chodzi o dostosowania płacy średniej, tak zwanej ministerialnej, który każdy nauczyciel odpowiedniego stopnia musi osiągnąć. I dochodziło do takiej sytuacji, że później w miesiącu styczniu, już po zakończeniu roku tego budżetowego, wypłacaliśmy wyrównania dla nauczycieli. Te wprowadzenie tych dodatków ma między innymi spowodować, żeby to odbywało się w mniejszym zakresie. Chcę powiedzieć, że tego typu wnioski były wypracowane wcześniej na komisjach, już w ubiegłym roku, żeby właśnie takie regulacje nastąpiły. Kolejne punkty obrad dotyczyły m.in. sprzedaży należących do miasta nieruchomości, hipoteki ustanowionej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przebudowy Placu Kościuszki, Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+, czy udzielania pomocy socjalnej potrzebującym uczniom. Z zakresu geodezji mieliśmy kilka uchwał, m.in. uchwały dotyczącą sprzedaży nieruchomości dzierżawcom, którzy je dzierżawią od 10 lat, a czasami więcej lat. Również mieliśmy uchwałę dotyczącą ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wodnej z siedzibą w Łodzi. Mieliśmy uchwałę dotyczącą wniesienia infrastruktury technicznej w formie aportu do jednoosobowej spółki Komunalnej Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. W związku z zakończeniem inwestycji właśnie kanalizacyjno-sanitarnych następuje później przeniesienie aportem do tej spółki, bo ona później zajmuje się tego utrzymaniem tej infrastruktury. Mieliśmy również uchwałę dotyczącą przebudowy Placu Kościuszki, taka uchwała normalizująca przebieg drogi, która się nazywa Plac Kościuszki. W związku z tym, że zmieniany będzie, jak Państwo będziecie widzieli, ten ruch w stosunku do tego, jak się odbywał poprzednio. Także potrzeba było to również uregulować prawnie. Mieliśmy również zmianę w statucie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, drobną zmianę dotyczącą m.in. upoważnienia przewodniczącego komisji na możliwość przerwania obrad komisji i przeniesienia go na dzień następne albo odbycia go w innym terminie, ale to są takie również inne zmiany, które wynikały z porządkowania prowadzenia obrad komisji. Rozpatrywaliśmy również skargę firmy Termapol Technika Grzewcza na działanie prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Była to skarga dotycząca bezczynności prezydenta w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast ta sprawa się dalej jest w obróbce, dalej jest prowadzona i nie absolutnie Rada tutaj odrzuciła tę skargę. Przekazała ją do prezydenta zgodnie z przepisami prawa, które mówią, że w trakcie postępowania prowadzonego przed prezydentem skarga również jest odsyłana do prezydenta i Rada taką podjęła decyzję. Również mieliśmy zmiany uchwały dotyczącej tak zwanych karty dużej rodziny 3+, gdzie rozszerzyliśmy, można powiedzieć, zakres pomocy dla tak zwanych dużych rodzin, rozszerzenie pewnego zakresu możliwości korzystania z pewnego rodzaju usług na rzecz tejże rodziny. Co jeszcze?
jeszcze porządkowe takie sprawy dotyczące planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, wynikające właśnie z planu pracy Rady Miejskiej, a również informacje dotyczące realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w pierwszym półroczu, jak zwykle informacja o działalności prezydenta i w związku z tym z działalnością prezydenta również pojawiły się interpelacje i wnioski radnych, które dotyczyły między innymi takie pytanie dotyczące poprawy przebiegu tranzytu dróg tranzytowych przez miasto Tomaszów Mazowiecki, konkretnie z kierunku Łodzi w kierunku Inowłodza, no tak można powiedzieć, Spały. I również była sprawa dotycząca prowadzonych remontów na drogach miasta Tomaszowa Mazowieckiego. No jak wynika z tych różnych harmonogramów tych prac, to rzeczywiście doszło do takiego nasilenia się, ale to nie wynikało z tego, że tak powiedzmy Rada czy Prezydent chciał, natomiast to wynika z możliwości harmonogramów finansowych również, że te środki finansowe zostały nam przekazane, na te inwestycje zostały przekazane w takim czasie, że rzeczywiście zbiegły się kilka inwestycji w czasie, zarówno na drogach powiatowych, jak i na drogach miejskich, jak i również remont mostu na ulicy Szczęśliwej. Te inwestycje, mówię tak, jak uzyskaliśmy informacje, spowodowane są z tego, że były potrzebne, ale również z tego powodu, że ich finansowanie mogło się odbyć w takim czasie, a nie innym. Pytanie padło również dotyczące budowy Galerii Mazowi, budowy Galerii Herbapol. Uzyskaliśmy informację od prezydenta odnośnie budowy Galerii Mazowia, że rozpoczęły się prace wyborzeniowe, które trwają. Będą one postępować w kierunku ulicy Barlickiego i w kierunku ulicy przeciwny do Warszawskiej, czyli ale w kierunku wzdłuż ulicy Barlickiego będzie postępować te wyburzenia i na tyle dzisiaj wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o budowę Galerii Herbapol, tutaj między ulicą Polną a Świętego Antoniego, żadnych informacji na dzisiaj nie mamy. Natomiast bodajże w miesiącach wiosennych, marcu czy kwietniu, mieliśmy tu spotkanie na komisjach z przedstawicielami tej galerii, gdzie oni wyrażali aprobatę dla swoich przedsięwzięć dotyczących realizacji tej inwestycji, no ale jak widzimy na dzisiaj nic się nie dzieje. Również padły pytania dotyczące przebudowy Placu Kościuszki związane z budową na Placu Kościuszki, umiejscowieniu Centrum Informacji Turystycznej dla naszego miasta i również tutaj pan prezydent powiedział, że będzie to realizowane w tych właśnie budynkach, które są w tej chwili budowane. Jeżeli chodzi o bezpłatne strefy parkowania, padło pytanie dotyczące szybkiego naliczania kar, czyli w tym momencie, kiedy kończy się okres parkowania, przykładowo o godzinie 10, już o godzinie 10, powiedzmy 1, zostaje wypisany tak zwany, można powiedzieć, mandat, ale wezwanie do uiszczenia dodatkowej opłaty. Ja chciałem właśnie, odpowiedziałem tutaj w czasie obrad sesji, że wnioskowałem sam osobiście, żeby dać taki 5-minutowy rabat po zakończeniu okresu parkowania, żeby obywatel miał te 5 minut czasu do pobrania tego następnego biletu, bo no często tak się nam zdarza, że gdzieś tam rzeczywiście no, jesteśmy w jakiejś instytucji, czy jesteśmy na zakupach i ten okres tych 5 minut by powodował, żebyśmy mieli rzeczywiście czas na to, żeby dojść do tego bankomatu i do tego parkomatu i wykupić ten bilet. No na dzisiaj tak akurat się nie dzieje. No niestety wnioskowałem nawet na którejś sesji Rady Miejskiej, to jeszcze w okresie wiosny, ale niestety nie uzyskał ten wniosek mój aprobaty. Następna sesja Rady Miejskiej planowana jest na 24 września.